Witam Państwa bardzo serdecznie. W Pekinie powoli dobiegają końca zimowe igrzyska olimpijskie. A zaczęły się niestety bardzo niefortunnie od prześladowania przez organizatorów polskiej zawodniczki w short tracku Natalii Maliszewskiej. A sportsmenka przyjęła wymagane porcje eliksiru i wykonała przed wyjazdem serię testów, uzyskując wyniki negatywne. A na miejscu w Chinach okazało się, że rzekomo jest zakażona i rzekomo zagraża otoczeniu. Rozpoczął się korona cyrk, którego apogeum stanowiło wożenie po mieście zdrowej kobiety karetką pogotowia na sygnale. Wiele osób bardzo emocjonalnie komentowało te wydarzenia, skomentowałam również i ja. Może trochę nieelegancko, Natalio? Bardzo przepraszam za użycie pod twoim adresem określenia frajerka. W sytuacji, gdy byłaś poniewierana przez chińskich sanitarystów, mój wpis może powinien brzmieć trochę inaczej. Na przykład tak jak wypowiedź albo komentarz księdza Daniela Wachowiaka. Łamie się ludzi, doświadcza to pani na sobie. Współczuję. Prędzej czy później sanitaryzm dosięgnie każdego, dlatego dziwiłem się, że aż tak wielu nie potrafiło poprzeć Dziokowicza. Lepiej by wszyscy otworzyli oczy i zawczasu wyrazili głośno sprzeciw wobec segregacji. W tym miejscu mój filmik mógłbym zakończyć, ale nie zrobię tego. Skorzystam z okazji, aby zwrócić się do innych sportowców i przypomnieć im kampanię nazywaną ostatnią prostą. Wielu z was, mistrzowie sportu, wzięło w niej udział. Na stronie rządowej gov.pl czytam: piłkarze z kadry narodowej, reprezentanci i reprezentantki Polski w siatkówce będą namawiać Polaków do eliksiru. Ale na ostatniej prostej gramy zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. Wśród ambasadorów kampanii znaleźli się m.in. Robert Kubica, kierowca Formuły 1, pływaczka Otylia Jędrzejczak, himalaista, narciarz i biegacz wysokogórski Andrzej Wargiel. W sumie w ostatniej prostej uczestniczy 50 ambasadorów. Koniec cytatu. Od kampanii upłynęło dużo czasu. Wstrzyknięto wam zbawienne eliksiry. Choć jako młodzi i zdrowi ludzie bez chorób współistniejących wcale tego nie potrzebowaliście. Zakłócono wam proces treningowy. Grupa znakomitych lekkoatletów nie pojechała na igrzyska do Tokio, o czym informował dziennikarz śledczy Witold Gadowski na swoim kanale. Z kolei portal Tomasza Sommera mczas.com regularnie zawiadamia o podejrzanych nagłych zgonach albo poważnych problemach kardiologicznych wśród piłkarzy, pływaków i przedstawicieli innych dyscyplin. Szczególnie tragiczny był początek grudnia 2021 roku, kiedy jednego dnia zmarło nagle, nagle, dwoje studentów wrocławskiego AWF-u. Natalia Maliszewska słusznie pisze z Chin, że przestała wierzyć w testy, co media głównego ścieku chytrze przekręcają, podając wersję o braku wiary w igrzyska. Ja tylko dodam, że zastosowanie testów PCR do wykrywania zakażeń u ludzi budziło poważne kontrowersje niemal od początku pandemii. A dociekliwych odsyłam na kanał Gadowski TV. Szanowni sportowcy, podczas gdy wy spoglądaliście na ulice polskich miast z plakatów promujących tak zwaną ostatnią prostą, my po tych ulicach chodziliśmy, protestując przeciwko testomanii, kwarantannom, lockdownom i obowiązkowym eliksirom. Przeciwko wszystkim tym idiotyzmom, których teraz doświadczacie. Nasze spacery nie były przyjemne. Często w chłodzie i asyście wrogo nastawionych funkcjonariuszy policji. Wrócę pamięcią do końcówki października 2020 roku w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Uczestniczyłem w manifestacji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Stop NOP. Stałem na trybunie obok Justyny Sochy i posłów Grzegorza Brauna oraz Janusza Korwin-Mikke. Ten drugi, dodajmy, jest mężczyzną dobiegającym 80. Policja zachowywała się wobec nas coraz agresywniej. Coraz intensywniej gazowało demonstrantów, a w pewnym momencie zagazowano również nawet naszą trybunę.
Naczelny policmajster zażądał od nas natychmiastowego zakończenia protestu. Justyna Sucha wykonała polecenie i ogłosiła przez megafon koniec demonstracji. Chcieliśmy posłusznie rozejść się do domów i tu czekała nas niespodzianka. Ilekroć próbowaliśmy opuścić plac, tylekroć byliśmy blokowani przez uzbrojony kordon policji. W jesiennym chłodzie krążyliśmy tak prawie 3 godziny. Z labiryntu wyprowadził nas poseł Grzegorz Braun, trzymając w ręku różaniec. Dziś myślę sobie, że kilku idących obok postawnych i wytrenowanych sportowców bardzo by się w tamtej sytuacji przydało, ale ich niestety nie było. Ani na żadnej innej demonstracji. Niestety. Ostatnia prosta to był pakt z diabłem, a z nim nigdy nie zrobi się dobrego interesu. Tak, tak, drodzy sportowcy. Z perspektywy czasu to już widać wyraźnie. Eliksiry nie blokują transmisji wirusa, więc przyjmowanie ich, by ocalić rodziców i dziadków, można wsadzić między bajki. Lockdowny, kwarantanny i maski okazały się praktycznie nieskuteczne. Przyznał to nawet słynny amerykański Johns Hopkins University, który prawie 2 lata niestrudzenie nakręcał panikę. Wiele krajów wycofuje się z dodatkowych paszportów i obostrzeń, a modną chorobę zaczyna i słusznie uznawać za jedno z wielu zagrożeń. Nawet nasze władze wydają się dyskretnie rezygnować z sanitarnego totalitaryzmu. Upadła Lex Hoc, a potem Lex Confident. To na pewno cieszy. Byłoby fatalnie jednak, gdybyśmy szybko zapomnieli, kto przez te ostatnie 2 lata rujnował nasze biznesy oraz zdrowie psychiczne i fizyczne. Każdy z nas musi przywracać normalność w swoim otoczeniu. Mistrzowie sportu zagapili się i skręcili w ostatnią prostą. Proponuję, aby teraz przeprowadzili śledztwo, kto im ten skręt podpowiedział, a następnie wyciągnęli konsekwencje. W przeciwnym wypadku chiński teatr absurdu będzie się powtarzać. A ja na razie muszę się zająć dokończeniem kolejnego procesu sądowego za udział w demonstracji na rzecz przywrócenia normalności. Moi fani niech trzymają za mnie kciuki, ale zbytnio niech się jednak też nie martwią, bo broni mnie znakomity adwokat Arkadiusz Tetela ze stowarzyszenia StopNop.